Słuchajcie, jak to kiedyś ktoś znany powiedział, nie chcę, ale muszę, zamieniamy się z Marcinem sprzętami i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dbaj, Marcin, o mojego liptecha, ja będę o twojego heada dbał. No super. I od tego zaczniemy, wow. Nie mogę się doczekać, jak zakładasz. Robimy to. Wchodzimy do paszczy lwa. Nie no, weszło na perłowo. Ostatnio na nartach jeździłem 30 lat temu. Nie spodziewałem się, że tak to pójdzie. Maciek. Także ustaw sobie dobrze tą górną część cholewki. Rzepa na razie popuść, dobra, i zacznij zapinać. Od dołu? Co najlepiej od drugiej klamry od góry. Koflak założony. Spodnie mogą być w środku, czy to nie ma znaczenia? Na hajbak się daje, na górę. Ale, co to jest na hajbak? Ale tobie, znaczy żeby były na górze, ale jak założysz to, no, to się zobaczy. No jesteśmy kumplami. Muszę chociaż wyglądać tutaj na dole stoku. Świat snowboardu cię, Marcin, zaakceptuje. Przyjmiemy cię gorąco, ale już nie możesz nas opuścić. Spodnie na górze. Możesz, a mogę używać kijków? Nie, zakaz. Fisher. To jakaś wędkarska firma? Fisher? O. Kliknęło jak skrzydło w DRS-ie w bolidzie Formuły 1. I'm a beginner. We're just switched our equipment. No, no, don't trust me. I know what I'm doing. No, najgorsze to zapinanie wiązań. Dobra. Lepiej na frontside się wstaje. This is my debut. I was doing a World Cup on the skis. Lepiej się odsuń, bo... Narty są mega szybkie. Najtrudniej jest tu. No i co? Mega! Teraz się posunę do skrętu ciętego. Myślałem, że będzie gorzej. Na niej się fajnie jeździ na prawej. Zmęczyłem się. Jak ręce pracują? Prawa... Ręce tak, z przodu, że mi przeszkadzały. Wewnętrzna wyżej, zewnętrzny łokieć niżej. Pan na to! Jaki progres! Generalnie zostawmy gdzieś te antagonizmy i podziały na boku. Narty są spoko. Zaraz wam pokażę po prostu, że to rozwala system. Ej co, i wyciągam wnioski. Jest jakaś nadzieja? Jest. We mnie? Olimpijska nie, ale w tym jest sportano, spokojnie się łapiesz. To jest początek wielkiej przyjaźni. Za nami świetny dzień na stoku w Zelden, ale zawsze mnie to nurtowało to pytanie. Skąd się wziąłeś na desce? Przez deskorolkę, zdecydowanie film Powrót do przyszłości. Od tego filmu zaczęła się deskorolka. W zimie musiałem coś robić. Odnalazłem snowboard i jestem tutaj po ponad 20 latach, siedząc na tej ławeczce z tobą. No już też chwilę jeżdżę na nartach. No ale nie miałem wyboru, bo ja mam starszą siostrę, ponieważ ona była zawodnikiem, to nie było co ze mną zrobić. No to jeździłem, no i tak jeżdżę aż do tego roku. A jakbyśmy komuś mieli polecić, bo taką mieliśmy wcześniej dyskusję. Wsadzamy go na narty czy na snowboard? Pierwsze, wypożyczalnia? Wypożyczalnia to zdecydowanie narty są lepszą opcją. Dużo dobrych nart wypożyczalni, tak. Dużo słabego sprzętu snowboardowego albo mało słabego sprzętu wypożyczalni. Szybkość łapania techniki, szybkość nauczania? Myślę tutaj, że jednak deska w nauczaniu w przedziale paru tygodni będzie łatwiejsza. Na nartach kiedyś to była bardzo długa droga, a teraz tak naprawdę przy nowych carvingowych nartach, przy tym sprzęcie, którego mamy dostępność, myślę, że do trzech dni człowiek potrafi jechać w sposób kontrolowany i bezpieczny z góry do punktu spotkania. Okej, ale co z techniką? Żeby ładnie jeździć technicznie, żeby Marcin Szafrański powiedział, o,
Tutaj ten człowiek nie robi ani jednego technicznego błędu. No to trzeba wziąć instruktora. Trzeba wynająć kogoś, kto nam tą technikę pokaże, bo inaczej trzeba sobie jakoś radzić. Zaczyna człowiek wymyślać różne głupoty, no i tylko traci czas i uczy się złych nawyków. Pewnie tak samo na snowboardzie. Tak samo na snowboardzie, aczkolwiek bez te ramy takiej techniki i poprawności jazdy są dużo szersze i wydaje mi się, że tutaj właśnie jest więcej miejsca na własny styl. Narty, ze względu na to, że są starszym sportem, mają więcej takich po prostu sztywnych ram, tak się jeździ i koniec. Na co mogę powiedzieć? Wszystko jedno, byleby ruszyli na śnieg, bo to jest najfajniejsze. Dokładnie, ale myślę, że jeśli szukacie prędkości, czystej prędkości, to narty jednak będą lepsze. Natomiast jeśli szukacie czegoś innego... Wolności? Wolności, większej formy ekspresji, wiesz, u nas lewo i prawo to jest całkowicie inny ruch, całkowicie inny skok. Na nartach jednak jest lewo-prawo, ale prędkość u Was jest jednak imponująca. No, narty są bardziej symetryczne, snowboard na tą albo inną nogę to mi najbardziej przeszkadzało, ale po tej próbie, to był mój debiut, podobało mi się. Ale my mamy tego ducha surfingu, nie tylko surfingu, ale jesteśmy na wizji, więc wszystkiego Wam nie powiem. Jeśli ktoś wybiera narty, to mamy mnogość różnych możliwości. Mamy narty skiturowe, mamy all mountain, mamy race carvery do cięcia po sztrukcie. Jak jest w snowboardzie? Jest podobnie, jest bardzo dużo różnych rodzajów desek, wiązań, butów, ale wydaje mi się, że jednak nasz sprzęt jest bardziej uniwersalny. Ja biorę tą deskę, świetnie radzę sobie na niej na stoku, ale za chwilę wyjeżdżam tutaj w świeży śnieg i dalej jest idealnie. Na co się musi szykować snowboardzista, jeśli chce sobie kupić dobry sprzęt? W sensie finansowym. Deska, wiązania, buty i ta kurteczka. Przedział jest bardzo szeroki. Ja odradzam kupowania bardzo drogich rzeczy na początku, z wielu względów, więc myślę, że na początku potrzebujemy gdzieś 2000 zł, żeby mieć gotowy sprzęt, natomiast nie ma górnej granicy w przenośni, jak to w wielu przypadkach bywa. Okej, no w nartach zacząłbym od wypożyczenia nart, od kupienia butów. A ubrania to im lepszej jakości, tym lepiej potem się nam, tym bardziej komfortowo czujemy się na stoku. Marcin, pojeździłeś dzisiaj. Czy ty teraz idziesz na apreski? A zapraszasz? Zapraszam. No to pewnie. I każdy sobie może zadać pytanie, czego oczekuje, przyjeżdżając w takie miejsce, jak mamy tutaj za sobą. Czy szybkości, czy swobody, czy apreski, czy wyrwać co założony.